wojna. Dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Tak więc powolutku zaczynamy. Będę to robił dość szybko, ale myślę, że każdy zauważy bez problemu, do czego będę dążył. Na początku skłaniamy się do aliantów po to, żeby po prostu zmniejszać jak najsprawniej naszą neutralność. Będziemy potrzebowali też brygad przeciwpancernych, dużo brygad przeciwpancernych. No to jest główna wada naszego wojska. Nie mamy nic, żeby odpowiedzieć na przewagę pancerną Niemiec. Cały leadership na razie na wywiad. Nie ma sensu rekrutować oficerów. Technologie pompujemy wszystko w piechotę i w podstawowe taktyki dla piechoty. Agrokultura. No i będziemy się, myślę, powoli próbowali dokopać do radia. No, myślę, że tutaj nic więcej na razie nie potrzeba. Może jeszcze właśnie efektywność przemysłowa, co nam ułatwi troszeczkę ulepszanie naszych dywizji. Jeżeli chodzi tutaj o ministrów, to damy sobie tylko Janusza Radziwiła i Stachiewicza. No, w końcu będziemy atakować, a nie tylko się bronić. Oczywiście będziemy mieli spory problem z manpowerem, już to widać. Na razie zlikwidujemy niepotrzebny teatr i pousuwamy wszystkie sobie tutaj sztaby. Jest ich na początku aż 15 sztabów, każdy liczy około 1000 żołnierzy, więc no to zabiera dość dużo manpowera, nie są one nam na razie potrzebne, więc sobie to pousuwamy i tak później zrobimy nowy łańcuch dowodzenia. No, przerzucimy, myślę, wszystko póki co do Warszawy. Tutaj wszystko w porządku, technologie, polityka, wywiad, no tutaj nic istotnego na razie się nie dzieje. Przyspieszymy troszeczkę i czekamy, aż uzbieramy pieniądze. O, już są pieniądze i zmieniamy prawo na full civilian economy. No jest to nam potrzebne do tego, żeby aktywować. O, właśnie ten event, Prepare of War, przygotowania do wojny. To już mamy na maksa, nie potrzeba nam więcej. Teraz będziemy zwiększać zagrożenie ze strony Związku Sowieckiego, co jeszcze przyspieszy spadek naszej neutralności. Czekamy, aż się uzbiera 10 szpiegów. No, już jest. No to teraz kupą na nich. Bach. Od razu 10 imigrantów polskich w Związku Sowieckim. To samo zaraz zrobimy z aliantami, tylko że u nich będziemy starali się kraść technologię. No już sobie naszykuję. Trochę trzeba więcej pieniędzy uzbierać. Jest dycha, a już prawie jest. Ziu, do Francji. 10 emigrantów. Teraz tak samo do Wielkiej Brytanii. Już mamy szpiegów
w Wielkiej Brytanii. No może uda się coś od nich ciekawego ukraść. No jak nie, no to trudno, to wiele nie kosztuje. No już nam więcej szpiegów nie ma, nie jest potrzebnych. Reszta póki co na technologię. Troszeczkę sobie tylko zostawimy tutaj, no tak żeby było 0,14, może być, żeby całkiem nie wybili nam szpiegów. No tutaj już będziemy powoli wracać do gospodarki wojennej. Tam zmienialiśmy tylko na chwilę. Teraz już musimy znowu rozpędzać naszą gospodarkę. No jeszcze chwilka, czekamy. No i już zwiększamy. No jeszcze moment, jeszcze chwili potrzebuję. O. No nie wiem, czy czekać, czy dozbierać trochę kasy. No może poczekamy na razie. Ile na tej neutralności? 66 neutralności, jeszcze sporo. Coś ukradliśmy, ale tylko jakieś tam myśliwce. No na razie odpauzujemy. Chwilę poczekamy, od razu się powinno udać dwuletnią odpalić służbę poborową. No musimy koniecznie zwiększać nasz manpower, bo on później w trakcie wojny będzie drastycznie spadać, to znaczy spadnie już przed wojną, tylko później będzie się coraz pogłębiał niedobór tego manpowera, będzie coraz bardziej brakowało nam ludzi do uzupełnień. No już, o, mogę już dwuletnią służbę wprowadzić. Marionetkowali Etiopii, Włosi. Tutaj na razie widzę, wszystko jest ok. No na razie staram się przede wszystkim, żeby nasze dywizje były ulepszone maksymalnie do odpowiedniego stanu technologicznego, bo cała nasza wojna będzie polegać na właśnie naszej piechocie. Dlatego nie może być czegoś takiego, że po prostu ta piechota nie będzie w pełni ulepszona. Troszkę, wysyłają co chwila, energii nie sprzedajemy, to nam się przyda. Co najwyżej możemy się pobawić w skup metalu, rzadkich materiałów, a w sumie ropa raczej nam nie będzie potrzebna. No, wojna domowa w Hiszpanii. Na razie wyłączymy uzupełnienia dla całego wojska. Będziemy troszeczkę oszukiwać, żeby no nie marnować manpowera niepotrzebnie na atrycję. O, niech będzie. Troszeczkę za wolno, widzę, nam pieniędzy przybywa. No nic, zobaczymy. No mamy jeszcze troszkę wolnego IC. No to dorobimy. To jest moment, żeby dorobić trochę artylerii. O, właśnie, rzadkie materiały jak najbardziej. Energii nie sprzedajemy. Węgla mamy dużo, ale nam się jeszcze przyda. Nie. No, to wszystko idzie na razie zgodnie z planem. No, jeszcze nie udało się niestety nic ciekawego ukraść. Ale może później coś wpadnie. No tutaj znowu coś przestawiłem. Ma się wszystko ładnie ulepszać. O! No to zaraz zmienimy.
troszeczkę więcej pieniędzy i 3-letnia służba będzie wprowadzona. A już jest maj. Coraz bliżej wojny. 3,7 miesięcznego przychodu manpowera. Trochę mało. No ale nic nie poradzimy póki co. Dobrze, dajcie trochę kasy. Metal tak. Też. Nie. O. Dobra. Zmieniamy jeszcze. Jeszcze się nie da. O. 3-letnia służba. Już powinno nam skoczyć troszeczkę. Przychód. Manpowera. Metal. O jasne. Rzadkie też. Metal. 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 Dobra. Nigdy nie daje w sumie automatycznego handlu, bo wtedy różne tam kwiatki potrafią wynikać. Później to muszę sam odkręcać, anulować pewne tam traktaty. Wolę to robić sam. Zresztą zauważyłem, że gra sama podsuwa nam zawsze to, czego akurat nam brakuje. Wystarczy na dobrą sprawę tylko klikać jest i też będzie dobrze. Chyba tutaj nic specjalnego się nie wymyśli. Melodia przyszłości. Rzadkie. Możemy w sumie zmienić na trening specjalistyczny. Zawsze trochę lepiej. No i co? I nic, co by nam się przydało, niestety. A cóż. Energia, energia. Nic z tych rzeczy. No już. Z naszych fabryk wychodzą pierwsze brygady przeciwpancerne, ale jeszcze troszeczkę poczekamy. O, coś nam się tu przebadało. Agrokultura. Już to wyłączymy. Już niebawem też i elektronikę przebadamy sobie. Regiona już się zaczynają Niemcy koncentrować na naszej granicy. Generalnie każdy miesiąc to jest niestety bardzo duża strata. Każdy miesiąc opóźnienia. Niemcy rosną w tym czasie w siłę. Każdy da na dobrą sprawę miesiąc. To jest... zwiększa się ta dysproporcja między Niemcami a Polską. Dlatego będziemy się starali jak najszybciej wypowiedzieć tą wojnę. Tak się zastanawiam, ale nie, widzę, że wszystko w sumie jest. Tutaj chyba nic więcej nie dodamy. Mamy co prawda troszeczkę wolnego jeszcze leadershipa, można by coś pobadać, ale w sumie nic nie widzę. No to w takim razie chyba już najwyższa pora zacząć rekrutować oficerów. No, 109% to i tak jest mało, zważywszy, że maksymalnie może być 140, no to nam sporo brakuje, a później jak zaczniemy dokładać jeszcze, dołączać do naszych dywizji piechoty brygady przeciwpancerne, artylerii, to to ratio jeszcze spadnie. No, kolejna technologia nam się przebadała. I kolejna.
czy tutaj coś dla nas jest jeszcze? O, no właśnie. Po to robię w sumie brygady dodatkowe, żeby mieć też na jakimś sensownym poziomie, dlatego trzeba to przebadać. Po tych wszystkich technologiach, no teraz musimy dużo, praktycznie cały nasz przemysł skierować właśnie na produkcję nowej broni, nowych ulepszeń. No to już myślę, że więcej nam się nie przyda. O właśnie, teraz radio na górę damy. Już co prawda i tak nie zdążymy opracować komunikacji radiowej przed wybuchem wojny, ale wydaje mi się, że gdzieś tak może w trakcie wojny się to radio nam przebada. To zawsze nam ułatwi dalszą grę. Coś widzę, że nam zaczyna brakować troszkę tych szpiegów, ale to nie jest jakiś duży problem, że 12 tylko neutralności nam zostało, 12%. No, dorzucę może troszeczkę do wywiadu. No super. Troszeczkę pieniędzy nam się jeszcze przyda. No, jasne. No, trzeba starać się oczywiście zbierać jak najwięcej surowców. Później jak już wybucha wojna, to jest zawsze problem z nimi, a to konwoje nie krążą. I może nas czekać rozczarowanie, kiedy zabraknie nam jakiegoś surowca i przemysł stanie w miejscu praktycznie. No to myślę w tej chwili mniej nas zaboli. No to na górę. To jest bardzo ważna technologia. Nieraz łapałem się na tym, że po prostu o niej zapomniałem i później problemy były ogromne w trakcie wojny z manewrowaniem. No już troszkę nam się nazbierało tego. Cały czas potrzebujemy 220 manpowera. No, w tej chwili to nie wygląda najgorzej, ale jeszcze trzeba pamiętać, że dojdzie nam do tego kilka sztabów. A to już będzie z jakichś 20 manpowera, tak na oko. No, coś Stany nawet od nas chcą, proszę bardzo. To chyba Stany były. Tak, Stany. No, to już jest coś, no ale w tym przypadku nam się akurat nie przyda. Mamy styczeń 37. Troszeczkę to. O, łodzie podwodne to troszkę nie nasza bajka. No to można sprzedać. Zaczyna brakować pieniędzy troszeczkę, ale właśnie to jest to, o czym mówiłem. Jak nam czegoś brakuje, to zaraz nam komputer leci z pomocą.
wszystko ok, dobra, lecimy dalej. No co jakiś czas trzeba wszystko skontrolować. No teraz jest bardzo ważny okres tuż przed wojną. Każdy, tak jak mówiłem, miesiąc jest na wagę złota, więc trzeba pilnować, żeby o niczym nie zapomnieć. Ale i tak to idzie troszeczkę za wolno. No, zaczniemy to już badać. I kiedy? O! No cóż. Troszeczkę przyjdzie nam jeszcze poczekać. A w sumie do sierpnia. No ciekawe, dokąd nam się, co nam się uda do sierpnia osiągnąć, ale myślę, że do tego czasu jakoś sobie i bez radia poradzimy. Już poprzydzielam od razu nasze brygady do dywizji piechoty oczywiście. To jest bardzo wygodny sposób, wygodniejszy niż myślę takie przydzielanie na piechotę, zaznaczanie, wrzucanie na mapie, później łączenia. Tak kiedyś robiłem, zanim jeszcze zauważyłem, że można to robić w ten sposób. Przerzucimy już sobie do Cieszyna, to jest jedyna słuszna prowincja dla nich w tej chwili. Już jest marzec. To już myślę nam się nie przyda. Już nie ma najmniejszego sensu wysyłać dalej szpiegów do Związku Sowieckiego, bo tutaj... A nie, to nie tak. Tutaj są, tu są trzy i tu są trzy. Przerzucę w sumie tak tutaj te brygady. I tak nie ulepszam kawalerii, więc no chociaż niech będą jakieś liczniejsze te dywizje, po cztery brygady, no to już muszę zostawić tak jak jest, nie dorobię specjalnie jednej brygady. Ale jakieś tam, jakoś się zawsze jeszcze myślę wykorzysta tą kawalerię, tu się dokończa produkcja kolejnych brygad. Troszkę mi się to nie podoba. Coś bardzo dużo zebrali tutaj dywizji, zwłaszcza jeżeli chodzi o granicę zachodnią. No ale myślę, że jakoś i tak sobie z tym poradzimy. Nie powinno być najgorzej. Tym bardziej, jeżeli uda nam się troszeczkę chociaż Niemców zaskoczyć tak wczesnym atakiem. Okolice właśnie Królewca, całe Prusy Wschodnie, to jest praktycznie idealny na sam początek, już praktycznie przygotowany kocioł, dlatego no tutaj będziemy się starali jak najszybciej się właśnie z Prusami Wschodnimi rozprawić, nie pozwolić im nigdzie się przemsknąć z powrotem do Niemiec. Ile się uda w tym kotle zlikwidować, tyle się uda.
Oby jak najwięcej. Już powolutku trzeba się, myślę, rozstawiać. Już mamy prawie że kwiecień. No to nic więcej. O niczym nie zapomniałem. Nie ma już, myślę, też i na co specjalnie czekać. No, dobra, już startuję. Uzupełnianie. Najważniejsze to to, że ulepszenia są cały czas na dobrym poziomie. Nie mamy tyłów, jeżeli chodzi o właśnie ulepszenia, przynajmniej nie jakichś dużych. Pod tym względem można powiedzieć, że jest ok. Myślę, że tutaj mają dwie dywizje pancerne, to dam, myślę, po trzy dywizje z brygadą przeciwpancerną na każdą dywizję, właśnie tą pancerną niemiecką. To nam powinno zapewnić taki w miarę sensowne postępy tam w kampanii w Prusach Wschodnich. A samą piechotą to byłoby ciężko. 3 do Gdańska, myślę. Trzy dam do Laskowic. W ogóle Laskowice będą dla nas bardzo ważną prowincją. Ustawiając się między Laskowicami a Gdańskiem, zostawiając wolny Tczew, no zrobimy Niemcom trochę takie wrota piekieł. Oni tam będą podchodzić, próbować atakować, a to Laskowice, a to Gdańsk. A my wtedy będziemy ich atakować z dwóch stron i po prostu to jest taka pułapka na organizację dla dywizji niemieckich. Bardzo szybko tracą organizację podczas właśnie naszego ataku z dwóch stron. Zresztą zobaczycie sami, jak to wyjdzie. Już kiedyś coś takiego robiłem z powodzeniem, więc trzeba korzystać po prostu z takiego terenu, jaki mamy. Do Suwałk tylko tam będzie potrzeba troszkę więcej tego, ale zobaczymy w ogóle, ile nam zostanie dywizji. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś sensownie rozdysponować. Jeszcze do Laskowic, tak, żeby mieć tam chociaż i w Gdańsku, i w Laskowicach po te 5 dywizji. Toruń również jak najbardziej. Kluczowa prowincja dla nas. Tutaj zwykłe do obrony miasta, zwykłe dywizje bez jakichś tam dodatkowych brygad powinny w zupełności wystarczyć. Tutaj sobie jeszcze damy do Suwałk. Coś do Muławy by się przydało. Czy do Ostrołęki, do Muławy na razie. Albo nie, na razie rozstawimy się. Jeszcze tutaj obstawimy rzekę, no jak ja brzydko mówię, rzekę, Wisłę naszą kochaną, nie byle jaka rzeka.
Tak, myślę, że do działu szyna dwie tutaj damy. Coś jeszcze damy. Myślę, że gdzie? Do łodzi? Albo... No jest ich tutaj trochę. A może nie będzie tak źle. Na razie tu potrzebujemy tutaj przede wszystkim się rozstawić jakoś mądrze, a co nam zostanie, to będziemy tam bronić się na południu. Damy tak, tutaj jeszcze do Muławy. No troszkę jeszcze troszkę. O, już to tak wygląda całkiem sensownie. Tutaj też 5. Ale czy aż 5 tutaj będzie w Toruniu potrzeba? Może jedną oddeleguję do Grudziądza. Tutaj 3 dywizje piechoty. Może jeszcze się uda coś tutaj wykombinować. Te dwie jeszcze przerzucę. Przerzucę je do Suwałk, myślę, tu, czy... Nie, do Suwałk. Tam sobie powinni bez brudu poradzić. No cóż, tutaj będziemy się przede wszystkim starali tak poprowadzić natarcie, żeby odepchnąć ich po prostu od Królewca, tak, żeby nie zepchnąć wszystkich tych dywizji do Królewca, no bo będzie go ciężko po prostu zdobyć wtedy. To jest raz, że miasto, a może jeszcze ma umocnienia pobudowane. Więc lepiej to rozstrzygnąć gdzie indziej. No dam tutaj jednak do łodzi i tu przerzucę to może, a ruszę się do Kutna. No i na tym sobie skończymy. W następnym odcinku Wojna. Zapraszam serdecznie.